Vivaldiego. Zmienia się światło w twoich oczach. Powiedz mi, życie coś miłego. Nie pędź tak proszę, daj odpocząć. Życie, życie jest nobelą. Czasem chcesz się pożalić, ale nie masz do kogo. Witajcie w programie, który udowadnia, że w internecie nie ma głupich pytań, tylko są same głupie filmiki. Wyjątkowo mało internautów zobaczyło poprzedni odcinek, bo akurat YouTube się spieprzył, jak publikowałem Zapytaj Beczkę i musiałem wrzucić na Vimeo. Mimo to ci nieliczni, którzy zobaczyli, wyrazili jednogłośną opinię. Bez zbędnego przedłużania, weźmy się za... Lolololololo. Czemu istnieje tak wiele odniesień do mieczy, za to właściwie nie ma do innych rodzajów broni białej? O, przepraszam, mówi się śmierdzi tak, że można siekierę zawiesić. Przynajmniej u mnie w domu tak się często mówi. Mówi się też... O, ale siekiera. W sensie, że taki bardzo mocny papieros. Że bardzo podoba ci się płyta zespołu siekiera. Dobra, chodziło o narkotyki, okej? Dalej. Krzysiek, co myślisz o kostce Rubika? Układanie jej nie jest aż tak trudne, wystarczy nauczyć się paru algorytmów. Dlaczego wszyscy ludzie gapią się na mnie, jak układam kostkę na przykład w autobusie? Przed samym sobą, że lubisz, jak na ciebie patrzą. Jesteś jak kobieta, która spędziła 2 godziny przed lustrem, a potem... Czemu te wszystkie prymitywy gapią się na moje cycki, do których dzisiaj ubrałam stanik, push-up i na mój dziwkarski makijaż? Przepraszam, że jestem chamski i się gapię, ale wydaje się, że po to się umalowałaś. Dlaczego ci ludzie się tak na mnie gapią, jak dyskretnie w tramwaju sygnalizuję swoją inteligencję, układając kostkę Rubika? Czemu tyle przeklinałeś w tym odcinku? Bo ja już nie mogę po prostu! Krzysztofie, w paru odcinkach Zapytaj Beczkę użyłeś słowa grubas i w pewien sposób mogłeś urazić osoby otyłem. Masz coś do osób z nadwagą? Przepraszam bardzo, jako osoba z nadwagą i ze zbyt wysokim BMI mam pełne prawo do nabijania się z grubasów. Grubasy. Mam jednego ziomka stand-upera, który chodzi na swoje stand-upy w towarzystwie swojego ziomka inwalidy, który jest na wózku inwalidzkim. Zgadnijcie, z kogo lubi żartować. W świecie komedii najlepiej jest być gejem, murzynem, żydem i inwalidą. Wtedy możesz śmiać się naprawdę ze wszystkiego. Krzysiu, dlaczego coraz więcej youtuberów zaczyna naśladować Gimbusa, a nie ciebie? Oni wcale nie próbują naśladować Gimbusa, tylko mimochodem wychodzi, że robią to samo co on. Tak jak duża część z was, pisząc komentarze w internecie. Dlaczego nie robisz już programu z pasji? Krzysiu, kolega pokazał mi twój kanał, nie wiedziałem co powiedzieć. Po chwili zacząłem się ryć i nie mogłem przestać. Wielki szacun i czy zima w tym roku też będzie taka długa? Nie, w tym roku zima będzie krótsza, ale... Ryć? Młodzieżowy slang z roku na rok robi się coraz bardziej randomowy. Zacząłem się strasznie ryć z tego, jak on wyrąbał tę bombę. Założę się, że prawie wszyscy z was zrozumieli, co powiedziałem, ale prawie każdy z was zrozumiał co innego. Mam tyle lat co ty i też miałem wychowanie do życia w rodzinie z fizykiem z jakiegoś powodu. W dodatku też jestem z Krakowa, więc pytanie, czy to był ten sam fizyk? Jakaś szansa jest, ale może to po prostu jest tak, że nauczyciele fizyki zwykle są tymi nauczycielami wychowania seksualnego. A w tej szkole nie mówimy wychowanie seksualne, bo seksualne kojarzy się z seksem. Chodzi nam o wychowanie do życia w rodzinie. Mów do mnie jeszcze, bo chcę przerwać edukację po szkole podstawowej, ja mam ochotę mieć tylko 3 dzieci, więc może namówisz mnie na 7 na przykład. Ale dlaczego nauczyciele fizyki? Ty jesteś nauczycielem fizyki. Może kiedy będziesz prowadzić wychowanie do życia w rodzinie, to dzieci będą kojarzyć seks z zestawem smutnych, sztywnych zasad, które trzeba wryć na pamięć. Wyobrażasz sobie, co by się działo, jakbyśmy dali tej gorącej bioloszce te zajęcia do prowadzenia? Przecież zaczęliby się d***ć na lewo i prawo. Jakim cudem Einstein był taki mądry. Ostatnio widziałem artykuł na temat tego, że Einstein miał zwykle bałagan na biurku, bo jakoś on mu nie przeszkadzał i miał słynne powiedzenie, że jak masz puste biurko, to masz pusto w głowie, czy coś takiego. No i oczywiście ten artykuł miał sugerować, że jak będę miał burdel na biurku, to będę jak Einstein. Tymczasem na przykład Steve Jobs słynął z tego, że miał mało przedmiotów w swoim mieszkaniu. Będę jak Steve Jobs, jak będę miał mało przedmiotów w mieszkaniu. Jedna i druga rada jest gówno warta z punktu widzenia mojego, waszego i nas wszystkich. Geniusze byli geniuszami dlatego, że nie wiem, może dlatego, że mieli po prostu wyjebane na self-helpowe rady, które czytali w internecie. Zwłaszcza Einstein nie przejmował się tym, co znalazł w internecie. Krzysiu, dlaczego nastolatki w wieku od 10 do 16 lat podniecają się tak petalskim zespołem jak One Direction? Muszę trochę zdemistyfikować przemysł muzyczny przed wami. To nie jest tak, że taki zespół jak One Direction albo taki Justin Bieber w pewnym momencie rozwoju artystycznego uznają, że to jest muzyka, którą chcą tworzyć, że to jest jakby to im gra w duszy i to będzie to.
Nie, nie, nie. Siedzi sobie gdzieś zajebiście mądry koleś, który wyliczył sobie, że jest ileś tam dziesiątek, setek milionów ludzi, którzy będą słuchać czegoś, co jest tak wykalkulowane jak One Direction albo Justin Bieber. Ty, który tego słuchasz, jesteś wynikiem w kalkulatorze. Notabene tu wcale nie ma reguły, co jest dobre, a co jest złe, bo na przykład Justin Bieber miał spoko kawałki, a One Direction nie miało spoko kawałków. W latach 90. na identycznej zasadzie wykalkulowano sukces Spice Girls, wykalkulowano Backstreet Boys i tak dalej. Zmierzam tylko do tego, że ludzi, którzy się ograniczają w zajawkach muzycznych do takiej właśnie muzyki, nie należy postrzegać jako debili, tylko jako pewnego rodzaju ofiary prania mózgu. Więc najlepiej po prostu pokazać im coś lepszego. Krzysiek, czy się zdenerwowałeś? Bardzo często się denerwuję siedząc w internecie i czytając przede wszystkim komentarze. Żaden artykuł, żadna publikacja, nic mnie nie rusza, naprawdę. Cokolwiek, co jest jakby napisane po ludzku, jakoś tam wyargumentowane, ale to, co ludzie piszą w komentarzach, mnie tak po prostu wkurwia. Najgorzej jest, kiedy się zgadzam z kimś, kto mnie wkurwia swoim tonem. Potem ktoś mi może powiedzieć, o, przybij sobie piątkę z tym debilem, tak? Bo on na koniec dnia ma takie zdanie jak ty. Wiecie, jak wyglądam, będąc wkurwiony w internecie? Krzysiu, czemu nikt nie lubi pieseła? Ja bardzo lubię. Wow, pieseł taki śmieszny. Uszanowanko. Wow, memy takie nowoczesne. Wow, codziennie nowy obrazek. Nawiązania do popkultury. Wow, śmieszne zdjęcie pieska. W ogóle wiecie, co mnie denerwuje? Ludzie, którzy z automatu uważają, że jakby polskie wersje zagranicznych memów są gorsze. No wszystko, co jest za granicą, to jest lepsze. Oryginałem pieseła, jest coś, co się nazywa doug. No i oczywiście jest duże stronnictwo ludzi, którzy twierdzą: wszystko zerżnięte z zawodu i nieśmieszne. Tymczasem wiecie co? Pieseł ma więcej fanów niż oryginał. Boom! To niczym nie świadczy, bo w internecie popularne jest tylko gówno! Gimbusie, ty jesteś dużo popularniejszy niż ja. No właśnie, bo ludzie liczą się z tym, co mam do powiedzenia. Krzysiu, poleć na wolno na bicie Steel Dr. Dre jak prawdziwy czarnut. Ja w ogóle bardzo chciałbym być raperem, ale nie mam absolutnie nic ciekawego do powiedzenia, jeśli chodzi o życie na ulicy. No bo co mi się zdarzyło? Raz w życiu dostałem w pierdol, dostałem taką banię w twarz, spadłem na ziemię, potem się okazało, że miałem rozwalone coś tam pod okiem i musiałem jechać do szpitala, dali mi szwy i to była jakby moja jedyna kryminalna przygoda. Poza tym raz cygan chciał, żebym mu dał 2 złote, więc mu dałem i potem jakby pomyślał sobie, że już zawsze mu będę dawać te 2 złote, więc zacząłem mu odpowiadać, że nie mam 2 złotych. I to jest kolejna moja przygoda na granicy prawa. Nie miałem żadnych znajomych, którzy poszli do więzienia, przynajmniej nie wiem o żadnym takim. Jeden mój znajomy dostał mandat za picie w miejscu publicznym. Ja kiedyś dostałem mandat za palenie papierosa na dworcu pod znakiem zakazu palenia, bo nie wiem, nie zauważyłem go. Więc powiedziałem policjantom, że przepraszam, bo to jest tak idiotyczne, co zrobiłem, że chyba nie mam nawet nic do powiedzenia. No i dali mi tylko 20 zł tego mandatu. Także jak widzicie, wychowałem się na ulicy, wiem, co to jest twarda proza życia, wiem, co to jest epikirujski cytoblas ulicy. Paradoksalnie wydaje mi się, że nie jestem wcale dużo mniej gangsterski niż duża część polskich raperów. Tylko że oni po prostu chcieli być tymi murzynami, którzy opowiadają o strzelaninach na ulicy. U nas nie ma strzelanin, ja pierdolę. Krzysiu, dlaczego biedni ludzie mają często po 5 lub więcej dzieci? Czy oni nie myślą? Może właśnie dlatego są biedni, że mają tyle dzieci. Spróbuj mieć 5 dzieci, zarabiając 3000 na rękę miesięcznie. No przecież każdy by się zesrał. Sprzedałeś się. Ile ci zapłacili za brak chamskiej reklamy? Case, który będę pokazywać na konferencjach marketingowych przez najbliższe 20 lat. Ludzie, którzy się upominają o reklamę. To pytanie podnosi bardzo ważny problem. Mają pieniądze ludzie, którzy się nie sprzedali. Bo jak widzicie, że koleś na YouTubie robi kampanie reklamowe, tam jakiś Orange, jakiś coś tam, no to wiecie, z czego on ma pieniądze, tak? Bo po prostu mu zapłacono za to, on to zrobił i to wszystko jest klarowne, nikt nikogo tutaj nie oszukuje. A skąd mają pieniądze ci, którzy nie mają akcji reklamowych? Sprzedali się pod stołem za to, że nie będą nic reklamować. I wy się nazywacie ludźmi. Masz jakąś teorię, jakim cudem polskie media nadal istnieją, będąc na takim poziomie? Za każdym razem, gdy widzę telewizję, mam ochotę wywalić telewizor przez okno. Powiem wam tyle, jak byłem w TVN-ie w sprawie Akta i mnie tam Kolo zbałamucił na lewo i prawo, to zacząłem się zastanawiać, że może wszyscy ci ludzie, których w telewizji przedstawia się jako szaleńców, nienormalnych, głupków i tak dalej, to może oni mają rację przez cały ten czas tak naprawdę i to cała reszta jest tylko telewizyjną manipulacją. Może koleś, który zobaczył UFO w psiej wulce, naprawdę je widział, tylko
Tam stacja telewizyjna zrobiła taki materiał, że zrobiła z niego debila. Ale odpowiadając merytorycznie na twoje pytanie, telewizje istnieją, ponieważ mają ogromne przychody z reklam. Budżet marketingowy to w pewnym sensie budżet marketingowy. Czy on zostanie wydany na internet, czy zostanie wydany w telewizję, to wszystko idzie na pewnym poziomie z tej samej puli. Czyli im więcej youtuberów się sprzeda, tym szybciej ten system upadnie. I to wtedy my będziemy tym chłopym starym medium, które ma strasznie dużo pieniędzy i kompletnie zero pomysłu na to, co dalej z sobą robić. Krzysiu, raz odpowiadasz na serio, raz całkiem bez sensu. Chcesz nas wykształcić czy ogłupić, a może zatrzymać w rozwoju. Haha, chcę, żebyście byli czujni. Jesteście przyzwyczajeni do takiego odbioru programu, że siadasz sobie 10 minut i wiesz, że będą jaja cały czas. Albo coś będzie na serio cały czas, więc trzeba bezkrytycznie przyjmować wszystko, co mówią, bo pewnie mają rację. Otóż nie, jeśli będziesz oglądać Zapytaj Beczkę w ten sposób, to skończysz mordując ludzi na ulicy. Tak jak ja. Widzisz? Szanowny panie Krzysztofie, skoro tak dobrze radzi pan sobie z odpowiadaniem na pytania, dlaczego nie zacznie pan odpowiadać na pytania natury metafizycznej i filozoficznej? To znaczy dotyczących naszego istnienia i istnienia wszechrzeczy. Świat stanie się dzięki temu prostszy, jak i ujmie pan ciężaru brzemienia ludzkiej niewiedzy. Stop odpowiadaniu na gimbusowe pytania dotyczące fekalii, z wyrazami szacunku. Posłużę się analogią. Niejednokrotnie zdarzyło mi się w życiu być DJ-em na imprezach. I trik z zapełnianiem parkietu jako DJ polega na tym, że puszczasz coś, co ludzie znają i lubią, wtedy wychodzą na parkiet i wtedy dopiero subtelnie zmieniasz klimat pod to, co de facto chcesz puścić. Jeśli zrobisz to dobrze, to ludzie, którzy się nie znają na muzyce, nawet się nie zorientują, że tańczą do dobrej muzyki. Tak samo jest w Zapytaj Beczkę. Zaczynam mówić o kupie. Nadstawiają uszu, wołają znajomych, rodzinę. Ej, chodźcie, będzie o kupie teraz! A wtedy bum, jedziemy z Schopenhauerem. Krzysiu, dlaczego tak bardzo mam na wazon kupiony moda na sukces? Czy można się uzależnić od Zapytaj Beczki? Nazywam się Krzysztof Gonciarz i chciałem opowiedzieć o problemie uzależnienia od Zapytaj Beczkę. Wszyscy znamy ludzi, którzy nadużywają zwrotu kiedy Zapytaj Beczkę. Dla większości z nas to są po prostu debile. Tymczasem są to ludzie cierpiący. Objawy odstawienia Zapytaj Beczkę uwzględniają pocenie, depersonalizację, bóle głowy i brzucha, gimbusy przed oczami. Budujmy lepsze jutro. Krzysiu, dlaczego ludzie piszący ha 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 na czacie w ogóle się nie śmieją przed monitorem? Kto wymyślił, że liczba 69 to pozycja seksualna? No umówmy się, że te dwie cyferki są trochę zboczone. Zróbmy sobie taki mały test Rorschacha na to, jak to jest zboczony. 34. 28. 51. 88. Dem, czy WF może być ogarnięty? O, przepraszam, pomyliłeś programy, tak? Że odpowiem na to w moim nowym programie Opamiętaj się. Opamiętaj się. Czy WF może być ogarnięty? Nie. Ogarnięty człowiek ma zwolnienie z WF-u. Możesz iść z palcem do higienistki, ona ci tam wypisze jakąś receptę, to nie musisz tego brać. Najważniejsze, żeby wypis... Nie należy zadawać sobie stałych obrażeń ciała. Na przykład możesz zjeść ziemniaki na obiad, żeby ominąć przynajmniej ten WF, na którym masz kurwa gimnastykę. Surowe ziemniaki, kto chodzi na gimnastykę na WF? Ziemniaki, jak jeszcze jest piłka, coś... Możesz na to ewentualnie pójść, ale nie chodź kurwa na gimnastykę, bo... Opamiętaj się! Dlaczego nie mogę wygrać piwa z Harnasia? Moja dziewczyna kupiła dwa piwa i w obu wygrała. Ja codziennie kupuję jedno i nic. Bardzo dobrze, wyobraź sobie tragiczny los człowieka, który miałby farta w tym konkursie i przy każdym kupionym browarze wygrywałby następnego za darmo. Jego życie w ciągu pół roku skończyłoby w rynsztoku. Potrzeba nam w Zapytaj Beczkę 4.33 jako podkład muzyczny. Okej. Nie, dobra, nie mam siły na to. Wygooglujcie sobie, o co chodzi. Kłaniam się w pas. Dziękuję wam bardzo za uwagę. To był kolejny odcinek Zapytaj Beczkę. Pamiętajcie, że w tym programie nie żebrze się o łapki w górę i subskrypcję, więc nie sugeruję wam w żaden sposób, żebyście kliknęli łapkę w górę i subskrybowali ten kanał. Ponieważ to by było strasznie słabe, gdybym to zrobił. Dzięki za uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia. Pewnie za tydzień. Bum! Skrz!